Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening. Będzie to trening całego ciała z hantlami. Przygotuj się, zaczynamy. Trening zaczniemy od rozgrzewki. Będziemy tutaj każde ćwiczenie rozgrzewkowe wykonywać przez 20 sekund. Delikatne krążenia barkami, spokojne tempo i obszernie. Oddychamy. Stoimy na takich delikatnie ugiętych nogach, nie usztywniamy ciała. Ok, dobra, dłonie na biodra, obracamy głowę na jedną i na drugą stronę, ściągnięte łopatki. Ok, i teraz wyciągamy rękę do jednej i do drugiej strony, staramy się trzymać głowę nad biodrami. Tylko skręcamy tułów bez dodatkowych ruchów. Ok, i step tap, taki krok dostawny. Dwa razy małe kółeczko i dwa razy obszernie. Raz, dwa, raz i dwa. Ok, i uginamy nogi. Pięty do tyłu i praca ramion, ściągamy łokcie. Ramiona do boku, cały czas nogi, ta sama praca i unosimy dłonie. Łokcie staramy się trzymać w miejscu. I teraz łokieć, kolano. Ok, ramiona szeroko i z tyłu dotykamy do pięty. Ok, stajemy w szerokim rozkroku, schodzimy do jednej strony i do drugiej. Jedna noga prosta, druga ugięta. Biodra wypychamy mocno do tyłu. Ok, i wykonujemy skłon i wznos ramion. Ok, zmniejszamy rozkrok, chwytamy kostki i opuszczamy biodra i unosimy biodra. Opuszczamy i unosimy. Klatka w przód, wyprostuj się i unieś biodra. Ok, zostaniemy w dole i teraz opuszczamy biodra do przodu, ściągnięte łopatki. I cofamy biodra, rozciągamy nasze plecy. Ok, daj teraz nogę do przodu i wychylamy biodra w przód i wracamy. Okay, zmiana i lecimy. Raz i wróć. Raz i wróć. Ok, siadamy na naszych piętach i z wdechem unosimy biodra i wydech. Wdech,
i wydech. Ok, rozgrzewka wykonana, przechodzimy do treningu. W naszym treningu wykonamy sobie 6 ćwiczeń. Każde ćwiczenie będzie wykonane w 3 seriach, 45 sekund pracy i 15 sekund odpoczynku. Pierwsze ćwiczenie to będzie przysiad połączony ze wspięciem na palce. Szeroki dosyć rozkrok, ściągnięte łopatki, biodra mocno do tyłu, schodzimy do przysiadu i tutaj wyciskamy hantle i wykonujemy wspięcie na palce i to wszystko w takim równym tempie. Raz, dwa, trzy i w dół. Raz, dwa, trzy i w dół. Pamiętaj, żeby mieć proste plecy przez całe ćwiczenie. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Ok, dobrze. Pierwsza seria, jeszcze tylko 2. Dosłownie każda nasza część trwa około 3 minut, więc błyskawicznie mija. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy i 4. Tutaj tak jakby zarzucamy hantle, góra i dół. Oczywiście wszystkie ćwiczenia możesz wykonać z małym obciążeniem albo z cięższym, jeżeli jesteś zaawansowana. Jeszcze ostatnie powtórzenia. Ok. I ostatnia seria. Łapiemy oddech, wyrównujemy oddech i już się ustawiamy. Raz, dwa, trzy i 4. Pamiętaj, żeby przy wspięciu na palca nie blokować kolan. Cały czas brzuch napięty, core aktywny. I jeszcze raz. Ok. Ćwiczenie wykonane, przechodzimy dalej. Drugie ćwiczenie wykonamy sobie martwy ciąg na jednej nodze z takim wznosem ramion do przodu. I teraz będzie takie ćwiczenie równoważne, więc w razie czego możesz wykonać też w innej wersji. To jest wersja, którą ja Wam proponuję na sam początek, czyli taki samolocik, taki martwy ciąg na jednej nodze, ale też można wykonać martwy ciąg w podobnej formie, wykonując za krok jedną, za krok drugą i wznos. Jeszcze raz pokazuję. Delikatnie odstawiasz. Raz, odstawiasz. Dwa i wykonujesz wznos. Ja tutaj dalej kontynuuję tą moją pierwotną wersję, ale pamiętaj, że możesz sobie wybrać. I nie musisz robić tego szybko. Szczególnie jeżeli takie ćwiczenia, jeszcze dokończę drugą nogę, ok. Szczególnie jeżeli ćwiczenia równoważne sprawiają Ci problem, to jak najbardziej możesz sobie robić powoli. Oczywiście to, na to potrzeba czasu, żeby ta równowaga nam się ukształtowała.
Zaczynamy. Raz. Wróć. Dwa. Wróć. I w górę. I oczywiście ja robię tutaj na macie, bo kadr jest ustawiony tak, żebym była po prostu w środku, ale ty lepiej sobie wykonaj na twardszym podłożu, czyli po prostu na podłodze. Najlepiej nie na dywanie, tylko na twardym. Na panelach, na płytkach. Góra. Raz i dwa i przód. Raz i dwa i przód. Ok? I ostatni raz. Takie ćwiczenia, gdzie jest połączonych kilka ruchów, czyli tak jak tutaj, martwy ciąg z nosoramion. Oczywiście mijają mi jeszcze szybciej. Ok, start. Raz, wracamy. Dwa, wracamy i ramiona. Zwróć uwagę, żeby kolano tutaj nie szło do środka, tylko żeby było w takim ułożeniu centralnym. Raz i dwa i hop. Raz i dwa i w górę wydech. Noga z tyłu, nie musi iść wysoko. Delikatnie można ją tylko podnieść. Ok, i wznos. I mamy. Ćwiczenie wykonane. Kolejne ćwiczenie to będzie taki przysiad sumo z pracą ramion. Praca ramion to będzie wznos ramion do boku i ugięcie ramion. Stajemy szeroko, plecy proste, klatka do przodu, brzuch aktywny. I teraz schodząc w dół, uginamy ramiona i w górze wznos. Raz i dwa. Raz i dwa. Kolana bardzo szeroko. Staramy się, żeby kolana szły w takim kierunku, jak wskazują palce stóp. Hop, hop i w górę. Spokojnie, w tempie płynnym. Ostatnie powtórzenia. Ok. Odkładam obciążenie. Sekunda odpoczynku i jeszcze dwa razy. Pozycja szeroko nogi. Zabieramy hantle i schodzimy w dół z uginaniem i w ramiona bok. W dół i bok. Cały czas trzymamy hantle pod chwytem, czyli dłoń jest skierowana do przodu. Staramy się trzymać głowę nad biodrami. Nie pochylamy się w tym przysiadzie. Ok. I ostatnia seria. Ok, już szykujemy przysiad i ręce bok. Klatka w przód, łopatki ściągnięte, barki od uszu.
Okej, mamy kolejne ćwiczenia wykonane. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy sobie jednego hantelka i tutaj fajnie też sprawdzić coś cięższego. Ten sam czas, 45 sekund pracy, 15 sekund odpoczynku, 3 serie, stajemy bardzo szeroko. Będziemy schodzić z obciążeniem do jednej stopy, tutaj zagarniamy za głową i schodzimy do drugiej. Raz i w dół. Tutaj jeżeli będziesz miał coś cięższego, to naprawdę na drugi dzień można poczuć cały kor. Dosłownie, jakby cię ktoś przytrzasnął drzwiami. Okej, jeszcze kilka. Ostatnie powtórzenia. Spokojna praca. Obszernie zagarnij, wtedy to ma sens. Ja tutaj mam utrudnienie z tą moją kitką. Do tego ćwiczenia radzę sobie związać coś niżej. Okej, dobrze. Jeszcze dwie serie. Pozycja i zabieramy. Raz za głową w dół. Za głową i dół. Pamiętaj, żeby jedna noga w zejściu była prosta, druga ugięta. Obszernie zataczamy, schodzimy do tego półprzysiadu, nisko. Ok, chwila oddechu i wykonamy ostatni raz to ćwiczenie. Możemy się szykować i start. Raz, hop, raz. I hop, zdajecie naprawdę nisko. Ok, jest. Zrobione. Kolejne ćwiczenie. Wykonamy sobie najpierw na jedną stronę, potem na drugą. Będą 4 serie, czyli po 2 serie na stronę. 45 sekund pracy, 10 sekund, 15 sekund odpoczynku. I teraz pozycja. Pochylamy się do przodu, opieramy się lekko przed sobą, dajemy nogę w bok i opieramy sobie hantla w pobliżu kolana, troszeczkę nad kolanem i wykonujemy wznosy do góry. Mogą tutaj palce dotykać podłogi, ale staramy się, żeby tu nie było jakiegoś tam większego odpoczynku. Raz i dwa. Wydech i wdech. Oczywiście można tutaj wykonać bez obciążenia, wtedy ta ręka idzie na biodro. Tak jakbyśmy chciały otwierać te kolana od siebie. Czyli taki ruch do góry, otwierania lekko do góry i lekko ta noga jeszcze otwiera się na, rotuje na zewnątrz. Ok, sekunda i druga strona. Już się powoli będę szykować, czyli znowu pochylam się do przodu, daję rękę przed siebie, nogę do boku, opieramy i start, góra i dół. Staramy się, żeby było bez zamachu.
Wydech i wdech. Pośladki wypchnięte do tyłu. Okej. I jeszcze dwa razy, jedna i druga strona, po razie. Dobra, szykuj się. Noga bok, hantel i lecimy. Plecy proste, klatka w przód, nie garbimy się. Kilkanaście sekund. Okej, dobra. I jeszcze tylko druga strona. Pozycja. Spokojna praca, nie pędzimy, nie robimy takich podrzutów. I ostatnie powtórzenia. Ok, wszystko w tej serii zrobione. Zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie to będzie takie ćwiczenie w pozycji podobnej do deski, tylko tutaj mamy takie krzesełko, ja to zawsze nazywam stoliczek. I wykonamy sobie tutaj właśnie tą pozycję takiego stoliczka i będziemy jeszcze dodawać takie dotykanie barku. Czyli odrywamy kolana, raz, dwa i odkładamy. Odrywamy kolana, raz, dwa i odkładamy. Nie musisz odkładać, możesz też pokusić się o pełną serię w takiej pozycji. Ja lubię tu za każdym razem pięknie się odepchnąć, ustawić. Raz, dwa. I mam wrażenie, że przez to dużo więcej wyciągam z tego ćwiczenia. Lepiej się wzmacniają łopatki. Raz i dwa i w dół. Pamiętaj, żeby nie tracić tej pozycji, tego stoliczka. Żeby biodra nie podeszły za wysoko. I zwróć uwagę jeszcze, żeby się za bardzo nie gibać na obie strony. Staramy się właśnie tą pozycję utrzymywać jak najbardziej nieruchomą. Raz i hop i odkładamy. Tutaj świetnie będzie pracował core. Kilka powtórzeń. Jeszcze raz. Ok. Jeszcze jedna seria przed nami. Zaraz po przerwie. Ok. Pozycja.
kolana pod biodrami, odrywamy i lecimy. Nie spieszymy się. Staraj się, żeby tutaj dłonie były pod barkami. I nie tracimy tej krzywizny kręgosłupa, czyli nie chcemy takiej pozycji. Czyli jak tutaj mamy takie kąty, to tutaj też zachowujemy je. Ostatnie 10 sekund. I jeszcze raz. Ok. Wszystkie ćwiczenia wykonane. Teraz przed nami jeszcze krótkie cool down. Opieramy dłonie, cofamy biodra, nadgarstki odpoczywają. Dobra, i teraz daj duży krok do przodu, sięgnij do sufitu i łokciem do podłogi. Kilka razy. Ok, zmienimy stronę i znowu do sufitu i w dół. Ok, dobra, i teraz siadamy sobie w siadzie skrzyżnym i klatka piersiowa w przód, skręt do boku. I na drugą stronę. Ok, dłonie przed sobą, przyciągnij jedno ramię do siebie i drugie. Ok. I siadamy w szerokim rozkroku, pośladki mocno do tyłu wyciągnij i skłon między nogi. Do boku. Druga strona. Ok, dobra, mamy to. Mam nadzieję, że trening Ci się podobał. Myślę, że jest tutaj dużo takich fajnych, ciekawych ćwiczeń, przez to czas po prostu płynie błyskawicznie, a trening też jest troszeczkę krótszy. Mam nadzieję, że sprawdzi Wam się w takie dni, kiedy macie mniej czasu, jesteście zabiegane, ale chcecie sobie poćwiczyć. Trzymajcie się ciepło, cześć!